Mamy dwa zdania logiczne. P i Q. Wiemy o następującej zależności między nimi. Z P wynika Q. Możemy to także czytać, jeśli P to Q. Czy wiedząc o tym, możemy wywnioskować coś więcej na temat zależności między tymi dwoma zdaniami? Przypomnijmy. Zakładamy, że z P wynika Q. Czy zatem prawdą jest, że z zaprzeczenia zdania P wynika zaprzeczenie zdania Q? Sprawdźmy to na konkretnym przykładzie. Niech zdanie P będzie zdaniem pada śnieg, a zdanie Q zdaniem są chmury. Jest powszechnie znaną prawdą, że jeśli pada śnieg, to są chmury. Nie może być tak, że śnieg pada, a nie ma chmur. Zatem czy będzie prawdą, jeśli powiemy nie pada śnieg, więc nie ma chmur? Takie zdanie jest oczywiście nieprawdziwe. Na przykład jeżeli nie śnieg, to może padać deszcz lub z zachmurzonego nieba może w ogóle nic nie padać. Zatem z faktu, że nie pada śnieg, nie możemy wnioskować faktu, że nie ma chmur. Wiemy już zatem, że ze zdania jeśli P to Q nie możemy wywnioskować zdania jeśli nieprawda, że P to nieprawda, że Q. Okazuje się jednak, że możemy wydedukować coś o innych zależnościach między tymi zdaniami. Jeżeli wiemy, że ze zdania P wynika zdanie Q, to możemy wywnioskować, że ze zdania nieprawda, że Q wynika zdanie nieprawda, że P. Czy możemy zatem powiedzieć, jeśli nie ma chmur, nie pada śnieg? Oczywiście, możemy tak powiedzieć. Śnieg nie może padać, jeśli nie ma chmur. Czyli jeżeli ze zdania P wynika zdanie Q, możemy wnioskować, że ze zdania nieprawda, że Q wynika zdanie nieprawda, że P, lecz nie na odwrót. Takie wnioskowanie jest prawdziwe i nosi nazwę prawa kontrapozycji. Jego niepoprawne stosowanie, czyli brak zamiany kolejności zdań przy zaprzeczeniu, jest jednym z najczęściej popełnianych błędów logicznych nie tylko w matematyce, ale także w życiu codziennym. Dla utrwalenia wiedzy podajmy inny przykład. Znamy słynne zdanie: myślę, więc jestem. Nie możemy jednak powiedzieć: nie myślę, więc mnie nie ma. Świetnym kontrprzykładem będzie dzwon Zygmunta. Nie myśli, lecz ewidentnie istnieje. Natomiast możemy powiedzieć: nie ma mnie, więc nie myślę. Nic, co nie istnieje, myśleć nie może. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.